Cześć Mano. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o Gold Banditach, czyli kolejnej miejscówce dla Solo maga, którą mogę dla was zrekomendować. Tak naprawdę zdarzyło mi się tam też być knight'em około 200 z Summer Blade'em i też było całkiem w porządku, a także często widywałem na niej paladynów, więc każda profesja tak naprawdę może sobie tutaj przyjść i poekspić poprofitować. Jednak ja w tym filmie skupię się oczywiście na, na profesjach magicznych, czyli Droidzie i Magu. I zacznijmy od, może od tego, na jakim levelu możemy tutaj huncić. Tak naprawdę myślę, że i odsetki by się dało, ale tak, żeby w miarę było już bezpiecznie, no to rekomenduję ten 130 poziom, kiedy możemy już używać Ultimate Mana Potionów. No, i ja tak naprawdę mniej więcej właśnie od tego 130 levela tutaj expiłem do 220, 250, nawet na 300 chyba zdarzało mi się tu czasami przyjść, już nie tak często jak wcześniej. No, i tak myślę, że właśnie to jest ten przedział lewelowy, na którym tutaj naprawdę warto jest siedzieć. Czyli między 130 a 250, bo po prostu potem mamy lepsze miejscówki, na które możemy się wybrać, niż Glot Bandity. Jeśli chodzi o samą miejscówkę, no to ma ona jak każda wady i zalety. Zacznijmy sobie może od wad. Jeśli chodzi o wady, no to przede wszystkim największą wadą tej miejscówki jest upierdliwy dostęp. Nie jest on trudny, natomiast jest czasochłonny, bo zrobienie dostępu tutaj to jakieś 4 do 5 godzin tak naprawdę. Ponieważ aby móc tutaj wejść musimy oddać 300 punktów, vote, vote pointsów na oramont. Które zbieramy na kilka sposobów, wykonując taski na Oramond. Jednym z nich, jeśli ktoś expił na Minosach albo na Oramond West, no to mógł sobie klikać korzenie i za 5 takich korzeni dostajemy jeden Vote Point. Czyli de facto potrzebujemy 1500 korzeni, aby mieć te 300 punktów. Natomiast oprócz tego, no bo korzenie możemy potraktować po prostu jak takie bonusowe punkty, które gdzieś tam przy okazji zebraliśmy Natomiast oprócz tego najlepszą opcją jest communication task na Armond Questie Czyli tak zwane kolorki, gdzie po prostu biegamy, klikamy maszynkę i idziemy do NPC-ka oddać raport I tak naprawdę w jakieś 4 do 5 godzin, w zależności od tego czy ktoś nam pomoże i będzie nam w międzyczasie klikał maszynkę czy nie no to tyle mniej więcej czasu to zajmuje. No drugi minus tej miejscówki no to to, że jest po prostu popularna i dość często jest dość mocno zaludniona no i bywają tam spore kolejki, żeby się wbić yy, na respa. No a poza tym to już same plusy, ponieważ miejscówka sama w sobie jest bardzo blisko miasta co myślę, że ważne, zwłaszcza na tych niskich levelach u profesji magicznych, ponieważ wtedy nie możemy się za bardzo e, spakować, ani też nie mamy za wiele kapa na lota. Więc to, że możemy w miarę szybko skoczyć na refill myślę, że jest dość istotną kwestią. E, kolejny. Plus jest taki, no to oczywiście exp, no ja tutaj w trakcie nagrywania materiału do tego filmiku biegałem 370 druidem i miałem jakieś 1,5 miliona doświadczenia na godzinę na 100% licząc, tak? I to nie mając do tego czarmu, więc czarmy myślę, że też trochę, trochę by ten exp podniosły, natomiast też myślę, że nie jakoś tam mega specjalnie. Hmm. Natomiast na takim powiedzmy 130 levelu myślę, że trzeba się przygotować na około miliona na godzinę na setce. No, na, chociaż myślę, że nawet więcej, szczerze, no już nie pamiętam. Natomiast myślę, że to nawet milion mln, może na takim 130 levelu bylibyście w stanie wyciągnąć. No, trzeba by tak naprawdę wytestować i sprawdzić, no bo no, trochę czasu upłynęło, odkąd ja tutaj biegałem, a nie mam też takiego harka w tym momencie, na którym mam tutaj dostęp, żeby sobie to sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o profit, no, profit jest też naprawdę bardzo fajny. Ja nagrywając materiał zrobiłem prawie 400k profitu w godzinę, przy czym w międzyczasie ktoś tam mi przeszkodził, chwilę musiałem stanąć AFK, więc z tego profitu myślę, że byłoby dobrze ponad 400k, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w pierwsze 15 minut miałem jakieś 150k profitu, czyli tak naprawdę i do 600 może byłbym w stanie dobić. No natomiast z tego co pamiętam, jak biegałem takim dwusetnym druidem, z około 90 magic levelem, może gdzieś około setnego, no to miałem jakieś 300k profitu na godzinę. Tak usiedniając, czasami to było 250, czasami to było 350. Więc pieniążki są naprawdę spoko. Oczywiście, jeśli chodzi o profit, trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że używałem imbu. A dokładnie używałem podwójnego Manalicza, czyli i w wróżce i w Hełmie miałem Manalicza. Oprócz tego w wróżce na nagraniu korzystałem oczywiście z Lion Wanda, który ma wbudowanego kryta, oprócz tego miałem Magic Level. No natomiast najlepszą oczywiście opcją tutaj byłby Cobra Rot, ponieważ jeszcze dodatkowe leczenie mielibyśmy z zadawanych obrażeń i tak naprawdę. Z tego co ja pamiętam, no to mając tutaj Cobra Roda i dwa mana licze, to w ogóle nie używałem potionów. Wychodziłem tak naprawdę na hunta na Glot Bandity, mając w backpacku w razie czego jakieś 20, może 50 ultimate mana potionów i zazwyczaj z tymi, z tą samą ilością wracałem do depo, więc przy dwóch mana i jeszcze life liczu naprawdę manasów praktycznie nie używamy wiem, że zrobienie tylu imbuingów tier 3 to jest spory koszt, no natomiast licząc, że około 300k profitu zrobimy w godzinę, no to w 20 godzin spokojnie to imbu odrobimy i jeszcze zrobimy całkiem, całkiem przyjemny proficik do tego co więcej porozmawiajmy sobie może o ekwipunku, jaki warto jest tutaj założyć, no i to tak naprawdę zależy od tego, na jakim poziomie na tą miejscówkę przyjdziecie, oczywiście. No bo jeśli przychodzimy tutaj na 130, 150 poziomie, no to wtedy musimy się skoncentrować na tym, żeby po prostu przeżyć. Glot Bandity, zarówno jedne jak i drugie, biją tylko i wyłącznie z obrażeń fizycznych, więc właśnie pod ten typ obrażeń się ubieramy. Także na pewno tutaj jakieś Legi, ja korzystałem, pamiętam, na tych małych levelach z Demon Shielda, ze względu na to, że daje dość sporo pancerza, a do tego jest też lekki. Oprócz tego nosiłem też Demon Helmet, ponieważ też daje dodatkowy pancerz, pancerz później Jalamaska. Mm, oczywiście możemy się dwarven armor, jeśli kogoś stać, żeby założyć. Oczywiście, jak najbardziej, będzie tutaj też fajną opcją. Da nam jeszcze dodatkowy, yy, dodatkowy pancerz i odporność na obrażenia fizyczne. Ja nie było mnie wtedy stać, więc biegałem w demon armorze. No, oczywiście, jakiś Foxtail amulet będzie tutaj dobrą opcją. Jeśli nie, to jakiś Gear Wheel albo no nawet yy, Werwolf Chain, ten zenchantowany, który też daje nam odporność na obrażenia fizyczne. Natomiast, jeśli ktoś sobie może pozwolić, no to Teo amulet będzie super, bo oprócz odporności na obrażenia fizyczne dostaniemy dodatkowo i jeszcze. Tutaj Magic levele, więc to będzie dobra opcja. Jeśli nie czujemy się pewnie, zwłaszcza przy tych pierwszych huntach, myślę, że warto się wspomóc tutaj jakimś Prismatic Gringiem. Da nam dużo odporności na obrażenia fizyczne i, i tak naprawdę zwiększy naszą przeżywalność. Profit wtedy oczywiście nam się sporo zmniejszy, no bo prismatic ringi w zależności od serwera mogą kosztować 50 nawet 80k za sztukę na godzinę, no to sporo profitu pochłonie, natomiast zwłaszcza na tych niższych levelach myślę, że warto sobie przynajmniej na początku, zanim zaznajomimy się z miejscówką, spróbować z tym prismaticiem, żeby po prostu być bezpieczniejszym. Natomiast wraz ze wzrostem levela, tam powiedzmy 180 plus czy 200, no to już raczej przestawiamy się na ekwipunek. Z dający nam magic Level, czyli oczywiście jakiś spellbook, który będziemy mieć dostępny z magic levelem. Możemy już założyć sobie jakieś gillegi, gnomlegi, no to czym dysponujemy tak naprawdę, ponieważ i tak cały czas bijemy nabieganego. oczywiście Jalamask. Mask, Gnome Helmet jeśli ktoś będzie miał no to super, no w moich, jak, jak ja tutaj jeszcze ekspiłem to Gnome Helmet kosztował 35kk, więc no ciężko było sobie na niego pozwolić, natomiast dzisiaj można go kupić znacznie taniej, więc, więc myślę, że też jak najbardziej, tak naprawdę będzie to najlepsza opcja takich Gnome Helmecik Imbu tutaj na manę. No oczywiście do tego fajnie imbu na Magic Level też nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o zbrojkę, tak naprawdę bez większego znaczenia zakładamy zbrojkę z Magic Levelem i tak dostajemy tu obrażenia fizyczne, więc no nie, mam, nie ma za bardzo różnicy. No, ja korzystałem. Tu. Fajną opcją będzie Dream shout ze względu na to, że daje nam te 3% na obrażenia fizyczne, plus 3 Magic lewele, więc zawsze coś tam nam pomoże. Ale jednak ja też tutaj biegałem z Berskinem z imbu na Life Leech'a <laughs> i też, też było całkiem spoko, no oczywiście. Jeśli chodzi o różdżkę, no to tak jak wspomniałem, najlepsza opcja to Cobra rod i myślę, że tutaj jeśli ktoś na Droidzie upgrade'uje eku, no to z wszystkich rzeczy, które chcę kupić, to zacząłbym od Cobra roda, bo po prostu daje, da nam najwięcej. Natomiast potem dokupowałbym jeszcze. Jeśli nie mamy Cobra Roda, to oczywiście Rode of Destruction lub to, co możemy na naszym levelu używać, bo oczywiście wiadomo, Cobra Rod jest od 220, więc wcześniej trzeba sobie radzić z tym, co się ma. No ja na przykład biegałem z Magic Swordem, z Imbu na Kreta i Imbu na Manalicza, Tier 3, i też było spoko, zwłaszcza, że Magic Sword podbija nam defensywę, więc. Więc, 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 też to nam tutaj nie zaszkodzi, też będzie bardzo dobrą opcją, zwłaszcza na tych niższych levelach, bo jak wiem obrażenia ze tak naprawdę nic nie dają i myślę, że więcej może nam dać to imbu tier 3 plus ten dodatkowy dev z magic sworda niż jakiś tam jeden magic level z różdżki. Oczywiście UMS-a. Po prostu alternatywy dla tych zbroi, czyli oczywiście jakaś tam Toga Mortis, pozostałe zbroje, na tych, zwłaszcza na tych mniejszych levelach, tak naprawdę e, MS czy Droid mogą używać tak naprawdę tych samych zbroi, więc tutaj nie ma różnicy. To samo, jeśli chodzi o różki, no to wiadomo, no u ms a do profitowania fajną opcją jest Lion Wand ze względu na tego Live -licza. A Jeśli nie mamy, no to wiadomo, używamy to, co akurat jest e, pod ręką. No jeśli chodzi o czarmy, jak już sobie je tutaj wbijemy, no to Enflame będzie mega opcją, jako że e, oczywiście te moby są wrażliwe na ogień, dlatego też bijemy z gfb Natomiast jeśli nie mamy Enflame'a, no to tutaj możemy jakiegoś freeza użyć, zapa też będą w porządku, byleby nie Wunda, bo te moby są dość mocno odporne na obrażenia fizyczne i są odporne na obrażenia od ziemi. Także tych dwóch żywiołów raczej tutaj nie używamy, no bo nie ma to większego sensu. Ja osobiście na takiego hunta tutaj godzinnego, no to zużywałem tego około 1000-1000 z hakiem G w beków. mniej więcej tyle schodziło. No bo tak naprawdę, jeśli będziecie używać często uek oczywiście podbijecie EXPA, natomiast po prostu spadnie wam profit, bo prawdopodobnie już wtedy z samego manalicza nie będziecie w stanie many doładować i trzeba będzie pić trochę potów no ale to już kwestia tego czy komuś bardziej zależy na expie czy na proficie no i tak naprawdę jeśli chodzi o Glot Bandity to są chyba wszystkie najważniejsze informacje nie wspomniałem jeszcze o tym, że dużym plusem tej miejscówki jest to, że większość lota, który tutaj wypada możemy sprzedać u NPC Flinta, który jest w mieście więc tak naprawdę poza tam kilkoma wyjątkami Typu tutaj jakieś terasety, to wszystko sprzedajemy u Flinta i praktycznie po huncie od razu mamy zwrot gotówki, bo kasa oczywiście GP, które zbieramy, to już jest praktycznie wraca nam za Waste, a. natomiast większość profitu to jest to co sprzedamy u Flinta i też praktycznie od razu mamy pieniążki, z tego nie musimy się potem wozić z jakimś sprzedawaniem lota. Jeszcze ważną, istotną rzeczą myślę, że jest to, że bardzo często wypadają tutaj glut kapsuły, które sporo ważą. Natomiast. Na pewno w momencie kiedy nam brakuje kapa na ASP, no to warto sobie te kapsuły od razu na miejscu pootwierać, bo często wypadają z tego śmieci. Jakieś jedzenie, jakieś spiry i po prostu te przedmioty możemy sobie od razu wyrzucić i zwolnić sobie kapa na zbieranie pozostałego lota. No Mi tutaj po 30 minutach mniej więcej brakło kapa, mimo imbu na backpacku. A jak pootwierałem wszystkie kapsuły i powyrzucałem śmieci, które są nic niewarte. No to zrobiło mi się nagle prawie tysiąc wolnego kapa, i mogłem chłócić dalej. Też myślę, że tutaj profit mogły, mogłoby podbić zbieranie potionów, których ja nie zbierałem właśnie, bo obawiałem się, że zabraknie mi kapa. Natomiast e, finalnie myślę, że i zbierając e, potki w miarę z tym kapem nie będzie tak tragicznie. Aczkolwiek no to już musicie sobie też wytestować na jak długo zbierając potki bylibyście w stanie tutaj na tym SP zostawać. Aczkolwiek, bo też jakoś... Gigantycznie pewnie nam to profitu nie podniesie, no a jeśli wymusi, że będziemy co 20 minut musieli biegać do depo, no to też chyba nie ma większego sensu. Lepiej dłużej posiedzieć na respie, zwłaszcza kiedy są na niego kolejki. Dobrze, no i tak naprawdę to jest wszystko w tym filmie, co chciałem Wam przekazać na temat GLOD bandycików. Myślę, że to jest bardzo fajny spotek naprawdę polecam się na niego wybrać, zwłaszcza jeśli mamy te mniejsze levele, no bo wiadomo, na wyższych, tak jak ja tu byłem 370, to są już lepsze spoty, natomiast jeśli tam mamy poniżej 200, czy nawet ten 200 poziom, no to myślę, że tutaj będzie nam bardzo dobrze. No i ja się dzisiaj z wami żegnam, oczywiście pamiętajcie, by zostawić łapę w górę, jeśli film się podobał, pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, bo ja przyczaiłem 70 ponad procent osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje kanału, a warto to, to nadrobić, żeby zasięgi rosły, żeby mi się bardziej chciało kręcić kolejne filmy. No i oczywiście, żeby docenić wysiłek, który gigantyczny, który wkładam w kręcenie tych filmów, prawda? Dobrze. Także ja wam życzę powodzenia. Dajcie w komentarzach znać, jak wam się podobała miejscówka, jakie wy tutaj cyferki wykręcaliście. No i trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.